Jeden Kuba wiosny nie czyni. Nie udało się wywalczyć awansu. No bardzo tego żałujemy, żałuję, bo mi zawsze zależy na awansie, na dodatkowych turniejach, na presji, żeby byłby fajny turniej finał. No cóż zrobię, ja się starałem jak mogłem i tyle mogę powiedzieć. W jednym biegu chyba tam pomyłka, jakieś kłopoty z motocyklem chyba były. No tak, troszeczkę był tam, się zaciął gaźnik, musiał go odetchnąć, na szczęście wszystko szybko to naprawiłem. No ale już później zepsułem start. No jeden, praktycznie dwa biegi zepsułem, gdzie tam nie przyjechałem pierwszy, to dwa starty były zepsute po prostu. Źle sobie wybrałem miejsce startowe i goniłem, ale tutaj jak ktoś przeszkadza, jak idzie w miarę dobrą ścieżką, to bardzo. Byłem bardzo szybki i wiem, że i w tym ostatnim biegu mogłem Staszka wyprzeć coś, tylko musiałem, za długo musiałem się przebijać na lepszą pozycję. No właśnie, byłeś szybki, dziś najlepszy czas, dzień wcześniej w Tarnowie także, no byłeś jedynym zawodnikiem, który wykręcał czasy poniżej 70 sekund. No tak, poprawiła się moja sytuacja sprzętowa. Jedzie mi fajnie silnik, także się z tego bardzo cieszę. No i to jest dobry prognostyk na kolejne zawody. No chyba nie da się ukryć, że była to jakaś rywalizacja o miejsce w drużynie, także na mecz z Lesznem. Rywalizacja jest zawsze, co widać na torze. Także ja zawsze się skupiam na wyniku, nie patrzę, muszę wygrać z Dawidem czy tam z Kacprem w bezpośredniej walce, bo do spadu. Ja po prostu zawsze się staram wygrać bieg i dla mnie to jest najważniejsze. Przed tobą mecz w Lesznie, a jakie jeszcze inne starty? No w piątek mam bardzo ważne zawody, finał Srebrnego Kasku w Rzeszowie, także liczę tam na zwycięstwo. No to do zobaczenia w Rzeszowie.